Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski odbyły się w dniach 21-23 stycznia. W sumie wzięło w nich udział 39 osób. Zajmujemy się przede wszystkim projektami, które mają na celu udoskonalenie umiejętności miękkich młodzieży z liceów, techników i szkół zawodowych. Naszym celem jest pokrycie nauka umiejętności miękkich, ponieważ są to umiejętności, których brakuje na rynku pracy, no a system edukacji nie do końca udoskonala te umiejętności u młodzieży. Warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne. Nie zabrakło zajęć, podczas których młodzież mogła nauczyć się m.in. technik zarządzania grupą, rozwiązywania problemów, pracy w grupie, negocjowania czy prezentowania się przed publicznością. Język angielski był językiem dominującym, gdzie dla osoby, która mimo posiadania pewnego doświadczenia w takich warsztatach, jednak musiała wyjść z tej swojej strefy komfortu, gdyż no, jestem osobą, której język angielski sprawia delikatne trudności. Pokazałam, jak rozmawiać publiczną, żeby jak rozmawiać wielko ludzi, co może być mała grupa, duża grupa, żeby ludzi wiedziały, jak prezentować publicznie. I ja myślę, że dużo było nauczyć się tego i bardzo dużo informacji dałem, ale wszystkie te studenty bardzo trzymały tego i dzisiaj pokazały, jak ładnie nauczyły się. Podsumowaniem warsztatów było przygotowanie przez poszczególne grupy prezentacji w języku angielskim, w którym zaproponują rozwiązanie określonego problemu. Na przygotowanie swojego wystąpienia uczestnicy mieli 12 godzin. Dla zwycięskiej grupy przewidziano kilkudniową wycieczkę do Kopenhagi. Jak podkreślali uczestnicy, całe warsztaty pomogły im zdobyć wiedzę, którą w przyszłości będą chcieli wykorzystać w pracy. Później, kiedy wreszcie będę kończyć studia, kiedy będę wkraczać na rynek pracy jako młoda osoba, te warsztaty przygotowują mnie do tego lepiej niż szkoła. Fundacja My Future już planuje organizację kolejnych akcji. W marcu w naszym regionie pojawi się grupa młodzieży z Grecji. Natomiast w czerwcu zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie praw osób LGBTQ+.